tym filmie potwierdzone transfery dokonane już w tym oknie przez PSG, a także najciekawsze doniesienia o potencjalnych ruchach klubu. Jeśli film będzie dla Ciebie wartościowy i interesujący, pamiętaj o subskrybowaniu, aby nie przegapić kolejnych, a także komentowaniu, ocenianiu. Tak niewiele wystarczy, aby mały kanał mógł dotrzeć do większej liczby widzów. Dzięki! PSG nie przeprowadziło do tej pory wielkich transferów, skupiając się przede wszystkim na odchudzeniu kadry z piłkarzy, którzy nie mają szans na regularną grę. Zmożoną aktywność wykazuje jednak w ostatnich dniach. Pojawiła się ponoć oferta zbliżona do 100 milionów euro. Zaczynamy tradycyjnie od potwierdzonych już transferów do klubu. Thilo Kehrer. Młody obrońca Schalke według doniesień prasy mógł kosztować mistrza Francji blisko 40 milionów euro. Niemal wszyscy są zgodni, że jest to życzenie nowego szkoleniowca zespołu, Thomasa Tuchela. Dostał już szansę debiutu w ostatnim spotkaniu PSG, wychodząc w pierwszym składzie, ale został zmieniony w przerwie. Gianluigi Buffon, legenda reprezentacji Włoch i Juventusu, długo zastanawiała się nad swoją przyszłością po wygaśnięciu kontraktu ze starą damą. Ostatecznie zwyciężyło pragnienie poznania nowego otoczenia i sprawdzenia się w innych rozgrywkach. Gigi ma w PSG niemal zapewnione tytuły na rodzimych boiskach, więc bardzo możliwe, że wzbogaci już i tak pokaźną kolekcję trofeów. Timothy Weah. Na stałe do pierwszej drużyny włączony został syn legendarnego piłkarza, Georgia Weah, Timothy. 18-letni środkowy napastnik z dobrej strony pokazał się na turnieju przedsezonowym i wygląda na to, że klub zamierza odważnie na niego stawiać. W obecnych rozgrywkach spędził na boisku 53 minuty i zdążył zanotować już gola. Piłkarze, którzy odeszli. Javier Pastore. Po 7 sezonach w Paryżu zespół opuszcza Javier Pastore. Argentyńczyk nie okazał się gwiazdą, na jaką zapowiadał się jeszcze w barwach Palermo, ale notował przyzwoite występy na przestrzeni całej przygody z klubem. W Ligue 1 zagrał 186 spotkań, notując 29 bramek i 48 asyst. Yuri Berchiche. Doświadczony Hiszpan już po roku kończy przygodę z PSG i wraca do ojczyzny. Tym razem występować będzie w zespole Atletico Bilbao. W 22 spotkaniach zdobył 2 bramki i zanotował 3 asysty. Wydaje się, że nie tyle odstawał poziomem, co nie mieścił się w planach nowego trenera. Grzegorz Krychowiak, reprezentant Polski, spróbuje w tym sezonie odbudować formę i markę na kolejnym wypożyczeniu. Po bardzo średnio udanym pobycie w West Bromwich Albion, ten sezon spędzi w Lokomotywie Moskwa. Najprawdopodobniej poskutkuje on transferem definitywnym. Według licznych doniesień, PSG zagwarantowało sobie konieczność wykupienia piłkarza przez rosyjski zespół już po rozegraniu przez pomocnika 10 spotkań. Kwota wynosić ma od 10 do 12 milionów euro. Hatem Ben Arfa. Błyskotliwy, ale bardzo nieregularny, chimeryczno-ofensywny gracz nie wykorzystał szansy gry w topowym zespole i po wygaśnięciu kontraktu z PSG został wolnym agentem. Na ten moment mówi się o zaawansowanych rozmowach z Rennes. Piłkarz ma 31 lat, więc powinien wypełnić jeszcze jeden poważny kontrakt. Thiago Motta, 35-letni defensywny pomocnik, który grywał także w Barcelonie i Interze Mediolan, postanowił zakończyć na tym etapie sportową karierę. Ciekawostką i swego rodzaju kontrowersją może być kwestia Kyliana Mbappé. Choć jeden z największych talentów ostatnich lat gra w Paryżu od roku, dopiero na to lato przewidziano zapłatę po wypożyczeniu z Monaco. W zależności od źródła mowa o kwocie 130 do nawet 180 milionów euro. Mówi się, że do końca miesiąca UEFA może jeszcze zdecydować się na ukaranie klubu za braki zbilansowania budżetu transferowego w ostatnich latach, co miałoby doprowadzić do niemożliwości sfinalizowania tego transferu. Najbardziej na taką okoliczność liczy Real Madryt, który od razu zawalczyłby o usługi młodego Francuza. Zdaniem chociażby prezesa La Liga nie należy jednak nastawiać się na dotkliwe kary dla Paryżan. Również zainteresowani nie wyglądają na zaniepokojonych, rozglądając się na rynku i oferując kwoty w granicach nawet 100 milionów, ale o tym zaraz. Przechodzimy do plotek, spekulacji i transferów, które ostatecznie nie doszły do skutku. Potencjalne ruchy z klubu. Adrien Rabiot. Niepewna jest wciąż przyszłość Adriana Rabiot. Pomocnik był jednym z głównych celów transferowych Barcelony i konsekwentnie odmawia podpisania nowej umowy. Jedną z opcji jest odczekanie roku i przynosiny piłkarza za darmo przyszłego lata. Nie wiadomo jednak, do jak drastycznych kroków gotowe będzie PSG, aby przekonać piłkarza do zmiany decyzji. Gonzalo Guedes, błyskotliwy skrzydłowy, bardzo dobrze wypadł na wypożyczeniu w Walencji i nie jest tajemnicą, że nietoperze bardzo chciałyby wykupić piłkarza. Ten z kolei nie ma raczej na co liczyć, jeśli chodzi o większą liczbę minut w Paryżu. Dlatego taki ruch wydaje się korzystny dla wszystkich stron. Potencjalny transfer do klubu. Jerome Boateng, stoper Bayernu i reprezentacji Niemiec, był jednym z piłkarzy, co do których mówiło się, że bawarski klub bez większych utrudnień byłby skłonny przystać na rozsądną ofertę. Transfer Kehrera najprawdopodobniej przekreśla jednak szansę na taki ruch. Ivan Rakitic. Sprawą z ostatnich dni są doniesienia o poważnym zainteresowaniu usługami chorwackiego pomocnika. Można odnieść wrażenie, że niejako w odwecie zakuszenie Rabiot. Problemem jest jednak fakt, że piłkarz ma jeszcze kilka lat kontraktu, a klauzula wykupu to 125 milionów euro. Zawodnik, choć niedoceniany przez wielu kibiców, był kluczowy dla Sevilli, a po przenosinach na Camp Nou, zarówno dla Luisa Enrique, jak i teraz Valverde.
ponieważ Barcelona nie będzie negocjować, wszystko jest w rękach piłkarza, który wydaje się jest bliższy pozostania w klubie niż skuszenia się na znaczną podwyżkę. Ousmane Dembele, nazwisko drugiego zawodnika Barcelony, nie pojawia się w doniesieniach już od dłuższego czasu, wydaje się więc, że nawet jeśli PSG pytało o zawodnika, zostało odprawione. Nawet jeśli nie wszyscy są co do niego przekonani, wygląda na to, że ostateczna decyzja jest taka, że zostanie na Camp Nou, przynajmniej jeszcze przez rok. Filipe Luis, doświadczony Brazylijczyk, najprawdopodobniej do końca okienka nie będzie mógł być pewnym swojej przyszłości. W Paryżu chętnie widzieliby zawodnika, ale również Atletico nie chce się go pozbywać, pomimo 33 lat na karku i tylko roku kontraktu. To właśnie ta kwestia utrudnia operację. PSG chciałoby wydać kwotę adekwatną do sytuacji. Atletico żąda około 30 milionów euro. Okno transferowe zamyka się we Francji 31 sierpnia. Pozostało zatem jeszcze kilka dni na ostatnie roszady personalne. Dużo zależeć może od ewentualnych decyzji UEFA w kontekście finansowego fair play. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o kadrze PSG na ten sezon, gdzie klub powinien poszukać jeszcze wzmocnień. Dzięki za oglądanie i już niedługo kolejne materiały. Prosto z kanapy rezerwowych.